Cześć! Dzisiaj recenzujemy sobie zestaw Lego Ninjago 70680, celing w klasztorze. Legacy to seria, czy może bardziej podseria, w której otrzymujemy nowe wersje starych zestawów. Akurat ten set nie jest reedycją żadnego konkretnego zestawu. Po prostu nawiązuje on do placu treningowego, który znajdował się w klasztorze. Tak zestaw wygląda po zbudowaniu, mamy tutaj dwie minifigurki oraz kilka takich niewielkich konstrukcji, które po kolei sobie omówimy. Pierwsza z nich to stojak ze zbroją Samuraja X, możemy ją również założyć NI. No nie ma tutaj za bardzo co omawiać, bardzo prosta konstrukcja. Kolejna konstrukcja to takie oto urządzenie, które się obraca. No i polega to na tym, że ninja muszą unikać tych elementów, żeby nie zostać przez nie uderzeni. No rzeczywiście, w serialu coś takiego występowało. Ponownie, dosyć prosta konstrukcja składająca się z zaledwie kilku elementów, nie ma tutaj za bardzo czego omawiać. Następnie mamy takiego manekina treningowego. Trzyma on dwa złote noże, na głowie ma kapelusz słomkowy. No i jeszcze warto zwrócić uwagę na te tutaj brązowe nóżki szkieleta. Bardzo fajna mała konstrukcja. Największą konstrukcją w tym zestawie jest taki oto fragment Dojo. Mamy tutaj worek treningowy. Wydaje mi się, że ten kij jest trochę za długi, nie wiem czy nie lepiej by było, gdyby tutaj użyli tego krótszego, chociaż on z kolei mógłby się okazać za krótki. No może sobie nasza minifigurka w ten worek poboksować, no jest to coś fajnego. Tutaj po bokach mamy takie dwa złote ostrza, no i z tyłu mamy taki, chyba jest to jakiś zwój. I proszę państwa, to jest naddruk. Tak jest. Sam szczerze mówiąc myślałem, że to będzie naklejka, a tutaj proszę, miła niespodzianka. W zestawie znajdziemy jeszcze coś takiego. Być może zastanawiacie się, co to jest. No więc działa to tak: bierzemy mini figurkę, ustawiamy ją tutaj, no i możemy sobie nią kręcić, tak jakby z pinjitsu. Na początku dosyć sceptycznie do tego podchodziłem, ale potem przekonałem się, że jest to naprawdę coś fajnego, gdy chwilę się tym pobawiłem. Omówmy sobie jeszcze minifigurki. Pierwszą z nich jest Kai. Jest on wyposażony w dwie katany. Nie są to te klasyczne katany, tylko te krótsze. Wolałbym, żeby były klasyczne, bo popatrzcie na tą rękojeść. Jest ona dosyć mała, no myślę, że niezbyt wygodnie byłoby walczyć z taką bronią. Jeżeli chodzi o Kaja, no to oczywiście strój z dziesiątego sezonu. Bardzo mi się podobają te maski. Dwa wyrazy twarzy, pierwszy taki bojowy, a drugi uśmiechnięty. Na się mamy nadruk czerwonego kimono oraz takiego złotego smoka. Ten smok bardzo fajnie wygląda. Na nóżkach mamy tego kontynuację i z tyłu również tego smoka widzimy. Drugą i ostatnią minifigurką jest Nia. Trzyma ona w ręce taką oto broń. Ponownie oczywiście strój z dziesiątego sezonu i jest to chyba mój ulubiony strój tej postaci. Ten kolor wiśniowy bardzo dobrze współgra z niebieskim. Znowu dwa wyrazy twarzy. Pierwszy podobnie jak w przypadku Kaja taki bojowy, no a drugi uśmiechnięty. Na torsie znowu mamy nadruk kimono. Znowu mamy takiego złotego smoka. Bardzo fajne jest to, że ten smok się przewija i na torsie, i na nóżkach, i również na pleckach. Podsumowując, bardzo fajny zestaw. Mamy tutaj dwie ciekawe minifigurki oraz sporo fajnych elementów. No i cena. Cena jest bardzo fajna i adekwatna do zawartości. Tak więc jak najbardziej ten set polecam. Tej recenzji to już wszystko, mam nadzieję, że się ona Wam spodobała. No i co? Cześć!